Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, to jest ostatni odcinek naszej szkoły proroka. Jak zapowiadaliśmy, Q&A, czyli właśnie nadesłane przez Was pytania, które wynikają gdzieś z naszych konferencji, z tego, co przez ten dosyć długi czas robiliśmy, rozważając charyzmat prorocki. Więc, żeby też pytania nie przedłużać, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, by wsłuchiwać się w te pytania i odpowiedzi. One też nas na pewno czegoś nauczą, czegoś nowego pozwolą się nam dowiedzieć. Więc, moi drodzy, bardzo proszę, pytanie pierwsze. Pytanie pierwsze. Czy grzech odcina nas od możliwości bycia prorokiem? No, tutaj dotykamy porządku łaski. Najpierw jest łaska uświęcająca i wynikająca z niej łaska charyzmatyczna, tak w największym skrócie. To jest jeszcze bardziej tam skomplikowane. I sam grzech jako taki nie niszczy w nas danego nam charyzmatu Pana Boga. Tak samo jak grzech, nawet przeciwko, powiedzmy, czy to małżeństwu, czy to jakiemuś określonemu zawodowi, stanowi, nie niszczy w nas tego, co robimy. Bo to mamy tutaj inną płaszczyznę łaski. Natomiast on bardzo poważnie przeszkadza w posłudze, a wręcz ją uniemożliwia, ponieważ nie można posługiwać, zwłaszcza, no właśnie, jeżeli mówimy tutaj konkretnie o charyzmacie proroctwa, w stanie grzechu, ponieważ grzech od nas, od Pana Boga, oddziela. Między mną a Bogiem jest totalna przepaść. Ja jestem w perspektywie, ja jestem tak naprawdę w stanie śmierci. Zatem nie może być tak, że tutaj właśnie mam bardzo nieuporządkowaną kwestię właśnie łaski uświęcającej przez fakt grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego, a nagle tutaj pojawia się ten porządek łaski charyzmatyczny, że ktoś czyni cuda, prorokuje, to rodzi się pytanie, od kogo, czyją mocą, w jaki sposób. Oczywiście ojciec profesor Tomasz Gałuszka w książce Odnowa w łasce, idąc ze świętym Tomaszem za chwilę, będzie nam pokazywał, że Pan Bóg może posłużyć się każdym. Każdym jednym człowiekiem bez wyjątku. Nawet właśnie takim prorokiem w stanie grzechu. On może właśnie przez tego proroka uczynić jakiś konkretny cud, znak, wypowiedzieć proroctwo, tak, przez swoje przesłanie, słowo, przez tego, tę osobę, nawet będącą w stanie grzechu. Ale ojciec profesor nazywa taką osobę właśnie narzędziem obumarłym, narzędziem, które jest właśnie w jakiś sposób dotknięte śmiercią, która nie odnosi żadnego takiego skutku dla siebie, która się nie rozwija, która, powiedzmy, co prawda może być jakimś kanałem łaski dla drugiego, ale po prostu w sercu takiej osoby jest totalna martwota, tam nie ma nic. Więc grzech śmiertelny oddziela nas od Pana Boga, to wiemy o tym, to jest taka podstawa katechetyczna, i również grzech uniemożliwia nam jakiekolwiek, powiedzmy, posługiwanie charyzmatyczne, jest to wielki nieporządek. I oczywiście to jest już takie moje osobiste tutaj zdanie prywatne. Ja nie dopuszczam i nie chciałbym kiedykolwiek, by taka sytuacja miała miejsce, że osoby posługują we wspólnocie jako liderzy, animatorzy, jacyś funkcyjni, czy właśnie tymi darami charyzmatycznymi w stanie grzechu śmiertelnego. O to trzeba niesamowicie zadbać, aby każdy, który bierze jakąkolwiek odpowiedzialność we wspólnotach, jakąkolwiek posługę w danym miejscu i czasie, był, tak jak my to mówimy, potocznie wyspowiadany. To jest absolutna zasada, bo jeżeli coś się pojawia, jeżeli pojawia się grzech śmiertelny, jeżeli pojawia się jakieś nieuporządkowanie, to tutaj my w tym momencie możemy zanegować całą posługę danej osoby, a kwestia rozeznania to już też jest po prostu potężne, potężne, to są potężne problemy. Więc w stanie grzechu nie posługujemy w żaden sposób, zwłaszcza charyzmatycznie, zwłaszcza proroctwem. I tutaj po prostu trzeba się tej ogólnej zasady, ogólnej reguły trzymać. Kolejne pytanie. Co zrobić z prorokiem we wspólnocie, który się nie podporządkowuje przełożonym? No, krótka odpowiedź, tutaj mi się wydaje, zabronić mu posługiwać. Po prostu każdy charyzmatyk,
każda osoba, każdy członek wspólnoty jest podporządkowany jakiejś władzy. Tą władzą jest pasterz, jest lider, tak? Odpowiednio tam wybrane osoby, delegowane do tego, by sprawować władzę. Jeżeli tutaj wśród odpowiedzialnych wszystko jest w porządku, nie ma jakichś tam nadużyć różnych, no to kwestia jest jasna. Jeżeli ktoś ma charyzmat prorocki, to nie oznacza, że on ma rządzić całą wspólnotą, to nie oznacza, że on ma przyjmować wszelkie możliwe stery, odpowiedzialności i funkcje, to nie oznacza, że on jest jakimś guru, który ma zawsze rację i tak dalej, i tak dalej. Charyzmat prorocki daje mu pewne tutaj jakieś narzędzia pracy, daje mu jakieś takie miejsce uprzywilejowane, może nawet we wspólnocie, ale to nie jest tak. Kapłan odpowiedzialny, liderzy trzymają pieczę nad tą daną wspólnotą, również nad danym prorokiem, i taka osoba musi podporządkowywać się danej władzy zwierzchniej. W starożytności oczywiście był to biskup, prezbiter, tak, którzy sprawowali te urzędy duchowne, duchową władzę. Tak, i w ten sposób też pilnowali porządku w kościele. Natomiast dzisiaj tutaj się sytuacja nie zmienia. Biskup, prezbiter, osoba odpowiedzialna we wspólnocie, tutaj musi być to posłuszeństwo. Jeżeli prorok nie jest posłuszny, jeżeli prorok, powiedzmy, notorycznie neguje odpowiedzialności we wspólnocie, neguje decyzje wspólnoty, neguje przełożonych i jest to, powiedzmy, na zasadzie ewidentnie czysto ludzkiej, to nawet jeżeli ma charyzmat, charyzmat go do tego w żaden sposób nie uprawnia, więc tutaj trzeba postępować normalnie, tak jak z każdym innym tutaj członkiem wspólnoty. Absolutnie nie wolno w żaden sposób, powiedzmy, jakoś przymykać oko czy patrzeć przez palce. Nie. Tutaj musi być konkretna odpowiedzialność, konkretne podchodzenie do sprawy, konkretne rozmowy, wyjaśnianie, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, dlaczego takie słowa, dlaczego tak ktoś postępuje. No, tak jak w normalnych relacjach międzyludzkich. To jest niesamowicie ważne i istotne. Kolejne pytanie. Czy lider wspólnoty może być prorokiem? No tak, jeżeli Pan Bóg daje mu charyzmat, no to tutaj nie ma problemu, ale właśnie też trzeba powstrzymać się od takiego właśnie myślenia o liderze wspólnoty jako takim guru, że to jest, powiedzmy, wyrocznia, która ma patent na prawdę i na wszystko, co związane jest z jakimkolwiek zarządzaniem wspólnotą i tym bardziej jeszcze tutaj głoszeniem, przepowiadaniem Słowa Bożego, powiedzmy, jakimiś posługami, na przykład w modlitwie wstawiennicze i tak dalej. Tutaj trzeba tak naprawdę mieć zdrowe podejście, trzeba tutaj dojrzałych osób, które autentycznie będą tego wszystkiego pilnować. Jeżeli Pan Bóg daje liderowi taki charyzmat, no to dobrze, ok. Jeżeli nie daje, no to nie daje. Charyzmaty, dary duchowe są wolnymi aktami Pana Boga, wolnymi Jego darami, wolną działaniem Jego łaski, tak jak On tego chce. Więc my możemy prosić i przyjmować, tak? Natomiast na pewno nie da się wymóc na Panu Bogu jakichś charyzmatów. Właśnie, że jak ktoś bardzo mocno chce mieć akurat charyzmat prorocki, bo on musi prorokować i będzie na Panu Bogu tam wymuszał. No nie, absolutnie. Jest to takie nawet, można powiedzieć, śmieszne. Każdy dar duchowy jest wolnym darem Pana Boga. My prosimy, otwieramy się, oczekujemy, ale nic nie wymuszamy. Jeżeli będzie, to będzie. Jeżeli nie, to Pan Bóg inną drogę pokaże danej osobie, da inny charyzmat, bo na pewno da, czy już dał, tylko dana osoba o tym nie wie. Kolejne pytanie. Czy charyzmat prorocki może pochodzić od złego ducha? Nie nazwałbym, powiedzmy, tego, co zły duch małpuje, proroctwem, bo osobiście uważam, że proroctwo powinniśmy, powiedzmy, interpretować czy rozumieć w kontekście działania Bożego. Oczywiście, jak już mówiliśmy sobie w konferencjach, były te wszystkie proroctwa w religiach pogańskich, w tych kultach, gdzie wyrocznie były poddawane substancjom narkotycznym i tak dalej, no tego było bardzo dużo. Natomiast w naszej rzeczywistości chrześcijańskiej
uważam, że pojęciowo trzeba by było też tak to jakoś porządkować, więc proroctwo, no to tylko Pan Bóg. Pan Bóg daje prorokowi światło i ten prorok prorokuje. Natomiast to, co pochodzi od złego ducha, to jakieś przepowiadanie, jakieś wróżenie, jakieś zgadywanie, może mieć tylko jakoś z początku podobne cechy, takie jakie ma proroctwo, ale da się to bardzo szybko rozpoznać i rozeznać, więc generalnie samo proroctwo z definicji przynależy Panu Bogu, a powiedzmy jakieś małpowanie charyzmatu, małpowanie darów duchowych, no może zły duch to czynić. Zły duch nie zna przyszłości, zły duch nie ma wglądu w nasze myśli, zły duch nie ma jakiegoś daru kardiognozy, czyli wglądu w serca człowieka, Tutaj absolutnie, więc zły duch może jedynie zgadywać, jako istota niezwykle inteligentna, duchowa, doskonale przewiduje, doskonale rozgrywa te wszystkie sytuacje. Natomiast nie ma czegoś takiego, że właśnie przewidzi przyszłość, powie jakieś tam słowo nie wiadomo dotyczące różnych tam sfer życia i tak dalej. Oczywiście zły duch czasami może nas zaskoczyć przez to, że przez jakąś osobę zniewoloną, przez jakąś wróżkę powie o rzeczach tajemnych, ale rzeczach tajemnych dla nas, prawda? Ale nie dla niego, który jako istota duchowa, powiedzmy, jest gdzieś tam obecna i o tym się dowiaduje. Zatem tutaj trzeba tak bardzo, bardzo uważać, roztropnie do tego podchodzić, żeby właśnie badać proroctwo, żeby badać osoby, które uważają, że mają charyzmat prorocki. Dlatego właśnie tyle czasu, ja mówiłem 3-5 lat, badamy proroków, zanim właśnie tak uznamy we wspólnocie, że te osoby są prorokami, mają charyzmat. Kwestia rozeznawania tych proroctw, kwestia proroctwa pokątnego, jakiegoś prorokowania do ucha, no to mówiliśmy sobie o tym. Trzeba bardzo mocno uważać, rozeznawać, poddawać zdrowej krytyce, no i właśnie, albo odrzucać, albo przyjmować. No bo jak dobrze rozeznamy, no to potem są dwie drogi właśnie poprawnego wnioskowania, tak? Poprawnego rozeznawania charyzmatu i charyzmatyka. Kolejne pytanie. Jeżeli wspólnota zbłądziła po słuchaniu fałszywego proroka, to w jaki sposób zadośćuczynić i wrócić do dobrego prorokowania? No tak, jeżeli pojawił się we wspólnocie jakiś fałszywy prorok, no to wiadomo, że trzeba natychmiastowo ukrócić to jego prorokowanie. Na pewno trzeba ludziom we wspólnocie jasno wytłumaczyć, przedstawić różne kwestie dotyczące charyzmatu i samego prorokowania, żeby tutaj nie było jakiegoś zrażenia czy niezrozumienia. Tutaj trzeba takich bardzo kategorycznych reakcji. Następnie potem właśnie przepraszać Pana Boga, że poszliśmy za jakąś naszą pychą, egoizmem, za naszymi pożądaniami, w których ten prorok fałszywy bazował. I po prostu, jeżeli chcemy wrócić do dobrego posługiwania charyzmatem prorockim po takiej sytuacji, no to na pewno trzeba przyglądać się bardzo mocno po pierwsze tym osobom, które prorokują aktualnie, czy nie zostały gdzieś tam zwiedzione i tak dalej. Po drugie, przyglądać się nowym osobom, bo jeżeli taka sytuacja pojawiła się raz, może powtórzyć się kolejny raz. Po trzecie, modlitwa. Modlitwa właśnie adoracyjna zwłaszcza. Modlitwa o ochronę od różnego rodzaju złego ducha, fałszywego proroctwa. Modlitwa o to, by Pan Bóg wzbudzał, by Duch Święty budził proroków, by Pan Bóg pozwalał też no, w konkretny sposób zweryfikować te osoby, prawda? Więc tutaj na pewno w ten sposób. Bardzo proszę o to każdego z Was, zwłaszcza odpowiedzialnych, by jeżeli coś się dzieje właśnie z osobami, które mówią o sobie, że mają dar proroka, dar prorocki, przepraszam, to trzeba je bardzo mocno weryfikować, podchodzić z zasadą takiego ograniczonego zaufania, po to właśnie, by nie dać się zwieść. Bo albo ktoś na przykład może przyjść, kto jest zaburzony i właśnie jego psychika tutaj nie funkcjonuje, albo właśnie osoba jakaś zniewolona, która ma misję rozwalenia wspólnoty. Więc
naprawdę tutaj bardzo ostrożnie dmuchamy na zimne, a jeżeli już rozpoznamy proroka jako proroka, no to wtedy właśnie dopuszczamy go do posługi, on posługuje, my go dalej gdzieś tam weryfikujemy, no ale jest on już przez jakiś dosyć duży okres czasu zweryfikowany, więc to też jest potem inna sytuacja. Kolejne pytanie. Mówił ksiądz o urzędzie proroka i prorokowaniu okazjonalnym. Czy mógłby ksiądz powtórzyć, czym to się różni? No tak, prorokowanie ma te dwa rodzaje. Mianowicie, ktoś może mieć jakieś słowa poznania, jakieś światła do danej sytuacji, w danym momencie, w danej chwili. Bo Pan Bóg może się posługiwać każdym i tutaj oczywiście jest to wolna wola, tak, wolne działanie Pana Boga. Jeżeli Pan Bóg chce akurat przez tą osobę się posłużyć, no to to czyni. I ktoś może mieć takie światło poznania, to rozeznajemy osobę, rozeznajemy to światło i to jest. I są to te pojedyncze jakieś proroctwa, które dana osoba wypowiada. Natomiast urząd proroka to jest już pewna taka całożyciowa postawa, jak mówiłem. To jest już pewne życie na sposób Pana. To jest już pewne działanie, pewna forma, powiedzmy, funkcjonowania we wspólnocie danej osoby, która jest wręcz prorocka. I tutaj ten urząd prorocki to jest bardzo piękny, trudny, ale bardzo piękny charyzmat. I właśnie on, jego możemy rozpoznać, że dana osoba właśnie stale posługuje, stale ma na rozkaz Boży, tak, jakieś światła. Pan Bóg właśnie to słowo podaje, Pan Bóg oświeca jej umysł, serce, Pan Bóg ją powołuje do tego właśnie prorokowania i ona prorokuje, prorokuje zawsze wtedy, kiedy Pan Bóg tego chce. Jest to coś stałego, coś stabilnego. My widzimy ten charyzmat, jego rozwój, wzrost, widzimy wzrost osoby do świętości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mamy okazjonalne, pewne chwilowe, może to być tylko raz w życiu, może to być właśnie, powiedzmy, co do miejsca, sytuacji, że Pan Bóg tu, teraz, w tym momencie chce się posłużyć i się posługuje, może to być jakieś czasowe, czyli przez miesiąc ktoś ma ten dar i właśnie Pan Bóg się nim posługuje, bo jest aktualnie taka potrzeba, przez pół roku, przez rok, potem gdzieś to zanika. No, Pan Bóg wie, jak działać, Pan Bóg wie, czego nam potrzeba i właśnie tutaj On już sobie będzie radził. Do nas należy umiejętnie rozeznawanie i przyjęcie tego charyzmatu, tego daru. Kolejne pytanie. Od czego zacząć, żeby utworzyć diakonię prorocką? Przede wszystkim od modlitwy o proroków. My mamy wspólnotę, nie mamy osób, które właśnie posługiwałyby słowem, które miałyby charyzmat prorocki, to po pierwsze modlimy się o proroków. Nie wymuszamy na Panu Bogu nic, ale ufnie, otwarcie modlimy się o proroków. Pan Bóg zechce, to da w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie jakiejś sytuacji wspólnotowej. Pan Bóg da, to już od Niego zależy. My tylko wytrwale modlimy się i czekamy, tylko i aż tylko. Po drugie, jak już wybrzmiało w konferencjach, adoracja Najświętszego Sakramentu i lektura Słowa Bożego. Nie rozwiną się dary prorocze we wspólnocie, jeżeli tego nie będzie. Po trzecie, ewangelizacja. Charyzmaty mają charakter służebny względem ewangelizacji, czyli wspólnota, żeby miała właśnie to żywe doświadczenie mocy Boga, żeby wspólnota autentycznie się rozwijała duchowo, żeby się formowała, żeby w niej były przejawy charyzmatyczne, musi ewangelizować, innej drogi nie ma. Więc zaopiekowanie się o ten wymiar ewangelizacyjny. No i właśnie, proszenie. Proszenie Pana Boga o to, by On sam zainterweniował i posłał proroka, i dał proroka do wspólnoty, by właśnie Jego słowo było głoszone, by Jego słowo było w sposób bardzo konkretny we wspólnocie obecne. I dlatego też dalej, kiedy już będziemy mieli tych proroków, pozbieramy tych proroków, no to na pewno trzeba, żeby się co konkretny jakiś wymiar czasu spotykali, trwali razem na modlitwie, na adoracji, wzajemnie sobie pomagali rozumieć charyzmat, dzielili się swoim doświadczeniem, badali doświadczenia proroków ze Starego czy Nowego Testamentu,
by właśnie oni w różny sposób też wzrastali, budowali siebie i budowali innych. Bo w starożytności, jak mówiliśmy sobie, szkoły prorockie to nie były szkoły tylko czy spotkania takie techniczne, ale przede wszystkim były to spotkania modlitwy, spotkania w takiej formacji duchowej, w której dany człowiek poznawał Pana Boga, poznawał Torę, poznawał całą tradycję właśnie hebrajską, którą Żydzi w danym czasie żyli. Zatem to na pewno. Poza tym lektura odpowiednia, następnie powiedzmy spotykanie się z liderem, z pasterzem co jakiś czas, przekazanie im ewentualnych słów, które dany prorok będzie miał, dani prorocy, tych słów poznania. Następnie taka ścisła bardzo współpraca i też takie skontrolowanie tej diakonii prorockiej przez kapłana lidera, to musi być. I tutaj trzeba bardzo dołożyć wszelkich starań, by nie było żadnych wypaczeń. I następnie, jeżeli już mamy tą diakonię proroczą, to po pewnym czasie, już od rozpoczęcia, ta diakonia nabiera rozpędu, zaczyna działać we wspólnocie i na zewnątrz. No bo proroka poznajemy po tym, co on mówi, i właśnie trzeba go też dopuścić do głosu, żeby on coś powiedział, tak? Jak już jest odpowiednio rozpoznany, rozeznany. Kolejne pytanie. Czy prorokowaniu muszą towarzyszyć stany mistyczne? No nie. Pan Bóg działa różnie. Każdy będzie miał jakiś inny rodzaj poznania, inna jakaś może nawet forma do niego będzie docierała. Jak mówiliśmy sobie, może to być właśnie w formie elokucji, czyli tego wewnętrznego głosu. Mamy tutaj to audio, tak? Może to być wizja, czyli właśnie prorok zobaczy w wyobraźni jakiś konkretny obraz, czy jakieś bardzo silne przekonanie. Tu nie ma czegoś takiego, że prorok wpada w jakieś stany mistyczne, ekstatyczne, unosi się nad ziemią, czy coś takiego. Nie. Pan Bóg w prorokowaniu głównie działa na wolę i serce. I właśnie, no jeżeli prorok by przeżywał jakieś egzaltacje publiczne, no to raczej to jest fałszywy prorok. Jeżeli prorok by tutaj jakieś takie cuda wianki wyprawiał, właśnie na siłę nawet może wymuszał jakieś takie stany, bo im bardziej się będzie jakoś dziwnie wysławiał, czy dziwnie zachowywał, tym ma większego ducha prorockiego, no to absolutnie taką osobę usuwamy z jakiejkolwiek posługi. Nie ma czegoś takiego, absolutnie. Czy każde proroctwo trzeba mówić na głos? No tak, generalnie zasada jest taka, że jeżeli prorok otrzymuje proroctwo, no to otrzymuje je po coś, a zatem ma je komuś przekazać. Tylko uwaga, mówimy o prorokowaniu do wspólnoty, we wspólnocie, która też to rozeznaje i słyszy. Natomiast czasami może być tak, że otrzymujemy jakieś słowo poznania, na przykład do osoby czy do osób indywidualnych. I tutaj pojawiały się te schody związane z rozeznaniem, o tym sobie mówiliśmy, kto może prorokować indywidualnie, jak to ma wyglądać i tak dalej. Natomiast chociażby mamy modlitwę wstawienniczą, mamy osobę proroka, Pan Bóg daje jakieś przekonanie, obraz czy konkretne słowo, no i teraz na przykład widzę ludzi pierwszy raz. Czy oni rozumieją charyzmat? Czy oni doświadczyli tego już wcześniej? Czy ja ich nie przestraszę tym słowem? Albo ich w jakiś sposób nie zobowiążę na siłę? I tutaj na przykład, kiedy ja do takich osób na modlitwie wstawienniczej będę mówił: Pan Bóg mówi do ciebie to i to i to, no to taka osoba no, może być niesamowicie zaskoczona, wręcz urażona, czy po prostu przestraszona, no bo ona pierwszy raz w życiu takie coś w ogóle widzi. Z kolei inne osoby będą wręcz łaknęły tego proroctwa, wręcz na siłę, niczym wyrocznie, niczym właśnie powiedzmy podejmowania nawet decyzji za te osoby konkretne, na które do nas przychodzą. Będą traktowały proroka jako jakiegoś guru właśnie, który ma powiedzieć, ma coś wyprorokować, nie? Ja sam osobiście na przykład dostaję często jakieś wiadomości czy maile. No niech ksiądz powie, bo będzie miał ksiądz światło co do mojej osoby, bo mam taki czy inny problem, bo coś tam. No absolutnie, no to tak nie działa w żaden sposób. Czy też kwestie dotyczące powołania, tak? Ja nie mogę powiedzieć tak, modlę się nad jakimś chłopakiem, nie mogę mu powiedzieć: słuchaj, Pan Bóg pokazuje, ty idziesz do seminarium. To jest jego decyzja. Ja czuję, że Pan Bóg go powołuje, ja wiem, że Pan Bóg go powołuje, bo dostałem takie światło, takie poznanie,
ale i mogę się o to dla niego modlić, żeby on się otworzył i przyjął, ale ja takich słów mu nie powiem. Ja nie mogę go zdeterminować w jakiś sposób, prawda? No tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i rozważnym. Jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz do wspólnoty czy do modlitwy wstawienniczej, lepiej nie mówić, to mówi Pan, czy mam taki obraz, mam takie przekonanie, no bo ktoś sobie może pomyśleć, że z niekoniecznie zdrowymi ludźmi się zadaje. Natomiast tutaj no, trzeba takiego tylko zdroworozsądkowego podejścia, a jeżeli mamy tutaj kwestie tej modlitwy wstawienniczej, czyli te kwestie indywidualne, na przykład kto mi broni pomodlić się o tą sytuację? Pan Bóg pokazuje mi jakiś problem, modlę się o to. Pan Bóg pokazuje mi jakieś wydarzenie, może z przyszłości danej osoby, modlę się za to. Pan Bóg pokazuje mi, z czym ta osoba aktualnie przychodzi, co ma w sercu, jakie takie trudne rzeczy ją dotykają. Modlę się, ubieram te słowa w modlitwę i to płynie. I to też jest przecież prorokowanie. Mówiliśmy sobie o tych formach, że tam też modlitwa prorocka, modlitwa natchniona duchem, też oczywiście jest formą. Maryja, Symeon, Zachariasz. Mamy tego jeszcze więcej w Piśmie Świętym. Zatem tutaj bądźmy ostrożni i tak naprawdę zdrowo do tego podchodźmy, bo czasami przez pseudocharyzmatyczność możemy więcej ludzi zrazić, aniżeli w jakiś sposób im pomóc. Jak odpowiadać na proroctwa? Tutaj autorowi pytania chodzi o to, jak się zachować względem proroctwa, jak osoba, która otrzymuje słowo, ma wobec niego postąpić. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że poruszamy się tutaj na płaszczyźnie objawień prywatnych, które nie są do zbawienia koniecznie potrzebne. Po drugie, jeżeli Pan Bóg coś do mnie kieruje, to Pan Bóg zachowuje moją wolność. Ja dane proroctwo mogę przyjąć, mogę odrzucić. I teraz kwestia jest moja osobista, mojej postawy, mojej wiary, aktualności tego słowa, prawdziwości tego słowa, no to jest kwestia rozeznawania, ale ja mogę to słowo właśnie przyjąć bądź odrzucić, mogę je zrealizować bądź nie. I teraz, jeżeli właśnie ja je odrzucam, nie chcę tego proroctwa przyjąć, to pytanie dlaczego, jakie są konkretne argumenty na nie, albo jeżeli ja go przyjmuję, no to jakie są argumenty na tak. Tutaj analizujemy, rozeznajemy tak duchowo, wewnętrznie. Czy ja prosiłem Pana o słowo, czy ja w konkretny sposób chciałem, żeby Pan dał mi jakieś potwierdzenie pewnych rzeczy w wydarzeniach, w osobach, właśnie przez słowo prorockie, osoby, której nigdy w życiu nie spotkałem na przykład. Czy powiedzmy, ja oczekuję, wręcz żądam, że Pan Bóg wstąpi z nieba, tak, i tu mi wypowie, wyprorokuje, prawda, jak te różne osoby, które gdzieś tam no, próbują do mnie tam pisać na różnych tam komunikatorach i tak dalej. Właśnie to wręcz niektóre żądają, że Pan Bóg ma im powiedzieć, już ma wręcz zejść z nieba, ma się im ukazać. No moment, to nie jest to, to nie tak działa absolutnie, a prorok nigdy nie był i nie jest wyrocznią żadną. Tylko prorok przekazuje Słowo Boże. A Pan Bóg do nas mówi na wiele różnych sposobów, o czym przecież w konferencjach tych mówiliśmy sobie. Zatem mogę to słowo przyjąć, mogę je odrzucić. Mogę rozwinąć się wewnętrznie, idąc na słowo Pana, realizując słowo Pana w życiu. Mogę cofnąć się, no, tego słowa nie słuchając. Tutaj będzie na pewno kwestia rozeznawania, dobrego rozeznawania, zbierania argumentów różnych, tak, nie. Poddania tego kierownikowi duchowemu czy spowiednikowi i właśnie podejmowania konkretnych decyzji, co ja z tym proroctwem, z tym słowem robię. I moi drodzy, na tym koniec. Tyle mamy pytań. Na te, które tutaj zostały nam nadesłane, starałem się odpowiedzieć. Szukajcie jeszcze odpowiedzi właśnie w różnych konferencjach, które były w naszych konferencjach, które były właśnie już wyemitowane. Ponadto chciałbym polecić Wam książki. Mianowicie po pierwsze książkę księdza doktora Włodzimierza Cyrana, co mówi Duch do Kościołów, prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś. Następnie właśnie ojciec profesor Tomasz Gałuszka wspomniany, Odnowa w łasce. Poza tym Serafino Falwo, Przebudzenie charyzmatów. Następnie różne pozycje, które dotyczą formacji odnowy w Duchu Świętym, które też te kwestie charyzmatyczne
gdzieś tam zawierają. No tutaj już wspominana moja książka Proroctwo dzisiaj w tym drugim wydaniu, która zbiera nam bardzo wiele różnych rzeczy i która będzie porządkowała te kwestie charyzmatu prorockiego. Również możemy sięgać do różnych pozycji księdza profesora Mariana Ruseckiego, który pisał wiele o cudzie, jak rozumieć cud, czym jest Boże objawienie, czym nie jest, jak podchodzić do właśnie objawień prywatnych i objawienia publicznego, które mamy w Jezusie Chrystusie, w jaki sposób prawidłowo diagnozować zjawiska cudowne. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. Też tutaj napisałem takie kompendium Cud, spotkanie człowieka z Bogiem, gdzie pozbierałem takie różne rzeczy dotyczące właśnie cudu, czym on jest, czym nie jest, w jaki sposób Pan Bóg działa, jakie są formy, jak mamy to rozeznawać. Więc to jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli teraz dotykamy tutaj życia duchowego też, no to klasyka teologii duchowości, Teresa Wielka, Teresa z Lizjie, czyli tak zwana Mała Tereska, Jan od Krzyża, Wawrzyniec z Kupoli, różne dzienniki duchowe, pamiętniki duchowe poszczególnych osób świętych, prawnie zatwierdzone te publikacje przez Kościół. To są bardzo, ale to bardzo cenne lektury i do tego również Was zachęcam. Ponadto, oprócz literatury dotyczącej charyzmatu prorockiego, literatury dotyczącej teologii duchowości, to oczywiście twarda, konkretna teologia dogmatyczna, bo bez tego niestety nie pojedziemy dalej. Czyli czytamy katechizm Kościoła katolickiego, może jakieś książki dotyczące właśnie tejże teologii dogmatycznej, która porządkuje nam, daje konkretne wyjaśnienie, w co wierzymy, jak wierzymy, co jest prawdą wiary, co wynika z objawienia, a co nie. To jest bardzo ważne, żebyśmy te podstawy absolutnie mieli i w ten sposób będziemy mieli łatwość rozeznawania, bo jeżeli jakiś prorok będzie mówił herezję, no to wiadomo, że on nie jest prorokiem, no proste. Więc tutaj bardzo, bardzo zachęcam do lektur, do szukania, dobierania sobie właśnie katolickich publikacji dotyczących tego tematu, zwłaszcza z dziedziny dogmatyki, duchowości, no i tutaj naszym tu już bardzo konkretnym, wąskim polu o charyzmacie proroctwa. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za cierpliwe wysłuchanie. Mam nadzieję, że pomogłem tymi konferencjami, powiedzmy, bardziej zrozumieć naturę charyzmatu, wyjaśniać pewne kwestie. Te polecone lektury, pozycje, publikacje na pewno też pomogą i coraz bardziej będą Was rozwijały w tej posłudze i tej owocnej posługi Wam życzę. Nie bójcie się posługiwać charyzmatami, nie zakopujcie darów duchowych, które Pan Bóg Wam daje, ale właśnie posługujcie nimi, działajcie, rozwijajcie w odpowiedniej formacji, w odpowiednim katolickim duchu i działaniu w łasce. Szczęść Boże!